Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Nadszedł czas odprężenia i relaksu. Usiądź albo połóż się w taki sposób, aby było Ci wygodnie. Dobrze jest nie mieć skrzyżowanych rąk ani nóg. Możesz zdjąć okulary, rozluźnić ubrania, które krępują Twoją wygodę. Poruszaj się przez chwilę tak, aby wybrać najwygodniejszą dla siebie pozycję. I zacznij od tego, żeby zwrócić całą swoją uwagę na swój oddech lub tak głębokie oddechy, jak tego potrzebujesz. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twój brzuch, Twoją klatkę piersiową. Delikatnie się unosi brzuch i klatka piersiowa. Spokojnie, rytmicznie. Jeśli chcesz, możesz na chwilę wstrzymać oddech. Raz, dwa. Powoli wypuścić powietrze ustami. Poczuj, jak wszystkie napięcia, zmartwienia, kłopoty uchodzą wraz z powietrzem. Kiedy rozluźnia się Twój brzuch, Twoja klatka piersiowa, a Ty cały czas spokojnie, równomiernie, tak głęboko, jak tego potrzebujesz, oddychaj. Właśnie tak. Doświadczaj, jak z każdym oddechem stajesz się coraz bardziej odprężony, zrelaksowany, bardziej i bardziej. Zacznij od rozluźniania dolnej części ciała. Możesz poczuć, jak fala odprężenia płynie od czubków palców nóg, dociera przez podeszwy, kostki, do łydek. Rozluźnij kolana, odciąż je teraz od unoszenia codziennych ciężarów. Rozluźnij uda, poczuj, jak pośladki zapadają się w miękki fotel, materac, wtulają w ciepły koc. Właśnie tak. Twoje pośladki, biodra, nogi są przyjemnie ciepłe, ciężkie. Możesz odczuwać w nich delikatne mrowienie. To są wszystko przyjemne odczucia. Nie wywołuj ich na siłę. Zaczekaj, aż same przyjdą. Doświadczając ich, cały czas spokojnie, równomiernie, tak głęboko, jak tego potrzebujesz, oddychaj. Poczuj, jak z każdym oddechem wypełnia Cię przyjemne ciepło, spokój, relaks. Rozluźniasz się coraz bardziej, jesteś coraz bardziej zrelaksowany, spokojny. Bardziej i bardziej.
A teraz wciąż spokojnie, równomiernie, tak głęboko jak tego potrzebujesz, oddychając, dopuść, aby fala uczucia odprężenia, rozluźnienia, relaksu przeszła przez talię, plecy, które często stanowią dla ciebie oparcie, przez brzuch, który napina się wówczas, gdy się czymś bardzo denerwujesz, martwisz, gdy na coś czekasz z niepokojem. Pozwól, by przyjął swój naturalny, nie tak jak wymuszany przed lustrem kształt. Możesz być sobą, doznawać uczucia swobody, wyzbywania się napięć, pozorów. Cały czas kontynuuj spokojne, rytmiczne oddychanie. Właśnie tak. Zwróć uwagę, jak odprężona, przyjemnie ciepła, ciężka jest górna część twojego ciała. Możesz odczuwać delikatne mrowienia. Wszystkie te odczucia są bardzo przyjemne. A ty jesteś coraz bardziej spokojna, zrelaksowana. Głębiej i głębiej. Niezmiennie, spokojnie, równomiernie, tak głęboko, jak tego potrzebujesz, oddychając, poczuj znowu, jak ciepłe, czyste powietrze wypełnia twój brzuch, twoją klatkę piersiową. Ponownie na chwilę, jeśli tego potrzebujesz, możesz wstrzymać oddech. Raz, dwa. I zrobić spokojny, powolny wydech ustami. Właśnie tak, spokojnie, w swoim tempie, relaksujesz się coraz bardziej, odprężasz się. Pozwól, by znowu fala relaksu płynęła. Teraz od palców dłoni, przez nadgarstki, przedramiona, łokcie, aż do ramion i barków, które często dźwigają niesienie pomocy całemu światu na co dzień i od święta. Twoje ręce są wyzbyte napięć, odprężone, spokojne, przyjemnie ciepłe, ciężkie. Możesz w nich również odczuwać delikatne mrowienia. To są wyłącznie przyjemne odczucia. Jeśli tego chcesz, możesz lekko pokręcić głową, poczuć, jak rozluźniają się mięśnie karku, szyi, jak odprężniają się mięśnie gardła, napinające się wówczas, kiedy chciałabyś komuś wykrzyczeć żale, pretensje. Fala relaksu płynie teraz przez szczęki, które zaciskają się wówczas, kiedy trudno ci zapanować nad złością. Niech teraz to wszystko odpłynie. Pozbądź się całego napięcia z twarzy. Postaraj się wygładzić wszystkie mimiczne zmarszczki na czole, które widoczne są wtedy, kiedy nad czymś intensywnie myślisz, kiedy się czymś zamartwiasz. Twoja twarz jest odprężona, spokojna, bez napięć, tak jak przy delikatnym, naturalnym uśmiechu. Teraz wciąż, cały czas, nadal, równomiernie, spokojnie oddychasz. Prześledź swoje ciało w poszukiwaniu pozostałości napięć. Twoje nogi są zrelaksowane. Plecy są odprężone. Ręce rozluźnione. Twoja twarz jest zrelaksowana. A ty odczuwasz jedynie spokój, ciepło,
odprężenie. Jeżeli doświadczyłaś kłopotu z odprężeniem którejś z części ciała, któregoś z mięśni, możesz teraz do niego powrócić, szczególnie się nim zająć. Może były to stopy, łydki, uda, może talie, plecy czy brzuch, może ręce czy twarz. Skup się teraz na tym mięśniu, napnij go, wstrzymaj na chwilę to napięcie i rozluźnij. Poczuj różnicę pomiędzy napięciem a odprężeniem. Właśnie tak. Poczuj, jak dołącza do całego ciała w odczuciu głębokiego, przyjemnego, głębokiego, przyjemnego relaksu. Otwiera się przed Tobą czas relaksu, czas bez ruchu, czas wędrówki w głąb siebie, do tego miejsca, które wypełnia tylko pokój, spokój, bezruch. Niech wszystkie kłopoty i zmartwienia dnia codziennego, ciążący Ci świat zewnętrzny, odpłyną. Niech rozmyje się niepokój przeszłości i troska o przyszłość. A Ty koncentruj się na tu i teraz, na chwili, która trwa, chwili spokoju, odprężenia, bez ruchu. Zwróć się coraz głębiej i głębiej do swojego wnętrza. Poczuj, jak powietrze spokojnie, równomiernie wpływa do Twojego ciała, jak je opuszcza, miękko wpływa, spokojnie, delikatnie, łagodnie, bezwysiłkowo, bez wymuszania. Spokojnie kołysze Cię tempo i rytm Twoich oddechów. Nie ma napięcia. Jest odprężenie, spokój. Głębsze i głębsze. Niech świat zewnętrzny, jego odgłosy, barwy, zapachy nie są w stanie Ci przeszkadzać. Niech nie odwracają Twojej uwagi od relaksu, odpoczynku, od dbania o siebie. Jesteś nadal całkowicie spokojna, odprężona, rozluźniona. Jest Ci przyjemnie. Jeśli by jakieś myśli jednak próbowały zabrać Ci odpoczynek, przeszkodzić Ci w tych chwilach relaksu, odprężenia, to zgarnij je wszystkie tak, jakbyś zgarniał okruchy świeżego chleba ze stołu i wrzuć je do pudełka. Szczelnie zamknij jego pokrywkę i schowaj na dno szafy. Wyjmiesz je, kiedy będziesz gotowa się nimi zająć, kiedy będziesz odprężona, spokojna, gotowa się nimi zaopiekować, zająć. Teraz jest Twój czas opieki nad sobą, czas relaksu, czas odprężenia. Cały czas pamiętaj, aby spokojnie, równomiernie, tak głęboko, jak tego potrzebujesz, oddychaj. W tej chwili nigdzie nie musisz zmierzać, niczego nie musisz robić. Jeśli chcesz, możesz jednak przenieść się w swojej wyobraźni do miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie. Zapraszam Cię
Podążaj tam, gdzie zaprowadzi cię twoja wyobraźnia. Możesz wyobrazić sobie szerokie, łagodnie pochyłe kamienne schody. Stoisz u ich szczytu. Wiodą one w dół, spokojnie, bezpiecznie, do twojego prywatnego raju, do twojego bezpiecznego miejsca. Za moment zaczniesz po nich schodzić. Licz każdy stopień. Będzie ich 10. Odliczając od 1 do 10, wraz ze schodzeniem coraz niżej i niżej, odczujesz jeszcze większe odprężenie, jeszcze głębszy spokój. 1, 2, 3. Powoli schodzisz. Twój spokój jest coraz głębszy. 4, 5, 6. Jesteś coraz bardziej odprężona. 7, 8, 9. Oddychasz spokojnie, równomiernie. 10. Jesteś w swoim bezpiecznym, cudownym miejscu. Wolna od trosk. Czujesz się swobodna, odprężona. Czujesz się zupełnie bezpiecznie, komfortowo. Jesteś zrelaksowana, odprężona. Nie odczuwasz żadnych napięć. Wypoczywasz w swoim szczególnym, wyjątkowym miejscu. Może już tu byłaś, może to brzeg pięknego, przejrzystego jeziora, może górski szlak ubrany w polską złotą jesień, może dom dziadków wypełniony zapachem kawy i pieczonego drożdżowego ciasta, a może jest to miejsce stworzone przez ciebie, wyłącznie w twojej wyobraźni. Wybierz to miejsce, które jest tylko twoje. Tylko ty decydujesz, co i kto się w nim znajduje. Kiedy tu weszłaś, wszystkie troski, zmartwienia, napięcia zostały gdzieś hen daleko za tobą. W tym miejscu one nie istnieją. Tutaj odczuwasz jedynie spokój, pokój, odprężenie. Popatrz przed siebie, w dal, aż po horyzont. Czy są tutaj jakieś drzewa, kwiaty, trawy? Czy niebo jest zasnute białymi chmurami, przez które przebija piękny błękit? Może widzisz łunę zachodzącego na pomarańczowo słońca, które odbija się w morskiej wodzie? A co znajduje się obok ciebie na wyciągnięcie ręki? Może chcesz zerwać z drzewa słodki owoc? Może wziąć do ręki przedmiot pamiętany z dzieciństwa, nieco już przybrudzoną maskotkę pachnącą twoim rodzinnym domem. Może chcesz pogłaskać psa czy kota łaszącego się do twoich nóg. Słuchaj się, jakie dźwięki ci tutaj towarzyszą. Może dźwięk fal, przypływu, rozbijających się o klif, może śpiew ptaków, może ciepłe głosy bliskich ci osób, ich śmiech, ożywione rozmowy. Słuchaj się w te dalekie i w te bliskie dźwięki.
A teraz, jeżeli masz na to ochotę, to możesz poczuć zapachy tego miejsca. Może poczujesz zapach słonej morskiej wody, może zapach kwiatów na łące pogrążonej w gorącym letnim słońcu, a może dobrze znany ci zapach perfum bliskiej osoby, może zapach skoszonej trawy. Poczuj, jaka jest tutaj temperatura. Czy czujesz ciepło otulającego cię koca czy swetra? A może promienie słońca ogrzewają twoją twarz? Może twoje stopy obmywa przyjemnie chłodna woda? Albo zatapiają się one w ciepłym piasku? Możesz zmienić temperaturę tak, aby było ci najbardziej przyjemnie, najbardziej komfortowo. Stoisz, spacerujesz, może leżysz. Co czujesz pod stopami? O co jesteś oparta? Delikatnie. Może czujesz ciepło nagrzanego słońcem piasku, może wilgoć porannej rosy na trawie. Doświadcz swojej obecności w tym bezpiecznym miejscu, w twoim spokojnym raju, bez pośpiechu, jak najbardziej intensywnie. Odczuj wszystkie te wrażenia. Pozbieraj je, zapamiętuj. Nie wywołuj ich na siłę. Poczekaj, aż same nadejdą, aż same pojawią się w twojej wyobraźni, aż je odczujesz. Jeśli masz na to ochotę, zapraszam cię na spacer po twoim specjalnym, wyjątkowym miejscu. Stąpaj ostrożnie, delikatnie, bo jesteś zrelaksowana i odprężona. Możesz zaglądać we wszystkie jasne zakamarki tego miejsca, znane i nieznane. Możesz błądzić wśród zieleni i błękitu. Niech one wypełniają cię swoimi ciepłymi odcieniami. Możesz też na moment usiąść, żeby napawać się tym, co widzisz, słyszysz i czujesz. To są wszystko przyjemne odczucia. Jesteś spokojna, odprężona, bezpieczna. Nikt nieproszony nie może się tu przedostać. Nie może znaleźć się w twoim bezpiecznym miejscu. Żadne troski codzienne. Żadne wyjątkowe kłopoty tu nie istnieją. Postaraj się zapamiętać wszystkie te wrażenia, dzięki którym możesz tutaj odpoczywać w twoim specjalnym, wyjątkowym miejscu, bezpiecznym miejscu. Zawsze, jeśli będziesz czuła potrzebę powrotu tutaj, kiedy napięcie nie będzie pozwalało ci się odprężyć, zasnąć, możesz tutaj powrócić w swojej wyobraźni, tak jak teraz. Możesz przywołać te wrażenia, które są teraz twoim udziałem, twoją zasługą.
Zawsze możesz tu wracać i doświadczać czegoś nowego, wyjątkowego lub po prostu wyzbyć się napięć, odpocząć, zrelaksować. Teraz zapraszam Cię, jeśli masz na to ochotę, żebyś znalazła w swoim prywatnym raju wyjątkowe miejsce na odpoczynek, na wsłuchanie się w siebie. Możesz usiąść albo położyć się na kobiercu z mchu czy trawy obok cicho szumiącego strumienia, krystalicznie czystej wody, wsłuchać się w jego dźwięk. Może usłyszysz, jak szemrze historia o tym, jak pewien bogacz, siedząc gdzieś nad brzegiem Bałtyku, w małej wiosce, przyglądał się, jak do brzegu przybija mała, skromna łódka z rybakiem. W łódce leżało kilka ryb. Bogacz, podziwiając ryby, spytał rybaka: jak długo je łowiłeś? On odpowiedział: zaledwie kilka chwil. Dlaczego nie łowiłeś dłużej? Przecież złapałbyś więcej ryb. Te, które mam, całkiem wystarczą na potrzeby mojej rodziny. Ale bogacz nie dawał za wygraną. Pytał dalej: na co więc poświęcasz resztę czasu? Śpię długo, trochę łowię, bawię się z dziećmi, spędzam czas z moją żoną, wieczorem spotkam się ze znajomymi, gram na gitarze, pędzę wypełnione zajęciami pogodne i szczęśliwe życie. Bogacz zaśmiał się i rzekł: ja jestem wykształconym, mądrym człowiekiem, bardzo bogatym i mogę Ci pomóc. Służę Ci radą. Powinieneś spędzać więcej czasu na łowieniu. Wtedy będziesz mógł kupić większą łódź. Dzięki niej będziesz łowił więcej. Będziesz mógł kupić kilka łodzi. A w końcu dorobisz się całej flotylli. Zamiast sprzedawać ryby za bezcen hurtownikowi, będziesz mógł je dostarczać bezpośrednio do sklepów. Potem może będziesz miał własne sklepy. Będziesz kontrolował połowy, przetwórstwo, dystrybucję. Będziesz mógł opuścić tę małą wioskę i przeprowadzić się do dużego miasta, a może nawet gdzieś dalej, hen w świat, skąd będziesz zarządzał swoją firmą, coraz większą i większą. Rybak przerwał: a powiedz mi, bogaczu, jak długo to będzie trwało? Może 10, może 15, a może 20 lat. Odpowiedział. I co wtedy? Ponownie zapytał rybak. Bogacz uśmiechnął się znowu i stwierdził: wtedy stanie się to, co wydaje mi się najprzyjemniejszym. W odpowiednim momencie będziesz mógł sprzedać swoją firmę i stać się okrutnie bogatym. Zarobisz wiele milionów, miliardów. Milion, miliardów. I co dalej? Wtedy będziesz mógł iść na emeryturę, przeprowadzić się do małej wioski nad Bałtykiem, spać długo, trochę łowić, bawić się z dziećmi, spędzać czas ze swoją żoną, wieczorem spotykać się z przyjaciółmi, grać na gitarze.
Rybak uśmiechnął się tylko, zabrał ryby i ruszył w drogę do domu. Kiedy historia już wybrzmi, zapamiętaj z niej to, czego potrzebujesz. Zapomnij to, co jest ci niepotrzebne. Powoli wstań z posłania z bujnej trawy i kwiatów czy mchu. Wokół ciebie spośród drzew przezierają iskrzące się tysiące promieni słonecznych. Poczuj wyjątkowość tej chwili. Zapamiętaj to odczucie wyjątkowości, bezpieczeństwa, odprężenia. A teraz, jeśli jesteś już gotowa, weź głęboki oddech, a następnie powoli wypuść powietrze ustami. Bardzo powoli. Wdychaj powietrze i powoli, bardzo powoli je wydychaj. Czujesz, jak każdy wydech unosi cię z powrotem do tu i teraz. Wracasz schodami do tego pomieszczenia, w którym się znajdujesz. 10. Powoli, równomiernie oddychasz. 9, 8, 7. Powraca ci wraz z każdym oddechem świadomość twojego ciała. 6, 5, 4. Pozostaw w pamięci odczucie spokoju, wyjątkowości tej chwili relaksu. 3, 2, 1. Kiedy będziesz już gotowa, możesz poruszać dłońmi, stopami, wziąć głęboki oddech, miękko i łagodnie wrócić do tu i teraz. Niech pozostanie w tobie spokój, pokój, odczucie odprężenia, braku napięć. Niech ci wciąż towarzyszy. Niech wróci ci świadomość twojego ciała. Masz siłę do realizacji różnych aktywności, ale pozostał spokój, pokój. Weź kolejny głęboki wdech i powoli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, otwórz oczy. Produkcja filmowa Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Scenariusz i prowadzenie Katarzyna Cieślak. Zdjęcia, realizacja filmowa Maciej Szpakowski. Pomysł i reżyseria Izabela Pawlikowska-Dolata. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.